Cześć, będzie to pierwszy odcinek w moim czteroletnim doświadczeniu na YouTubie. Nigdy nie odważyłam się do tego, żeby komentować plotki czy informacje, które są akurat aktualnie na świeczniku. Ale tutaj sytuacja się zmieniła ze względu na to, jaki telefon dostałam 3 tygodnie temu. Może zacznę od początku, żeby wszystko było w jakiś sposób poukładane. Jakiś czas temu na swoim Instagramie powiedziałam Wam o doświadczeniu bardzo przykrym, które wydarzyło się w naszym życiu rodzinnym, a dokładnie tym, że moja mama była ofiarą pewnego przestępstwa. Nie chcę już rozwijać tego tematu, ale myślę, że do wielu z Was, do wielu osób, które oglądają mnie na Instagramie, dotarły te wszystkie tytuły w większości czy w połowie kłamliwe. Po tej awanturze w internecie, po tym, że wszystkie portale plotkarskie szczyciły się, a raczej zarabiały pieniądze na mojej tragedii, która wydarzyła się w latach 90., a raczej mojej mamie, odezwał się do mnie poranny program TVN-u. Dzień dobry TVN, zadzwoniło do mnie osobiście i jedna z redaktorek zapytała mnie, czy chciałabym, a raczej czy chcę przyjść na kanapę do programu porannego i porozmawiać o tym, że moja mama została zgwałcona w latach 90. Oczywiście ja powiedziałam, że no, nie jestem zachęcona do tego, żeby porozmawiać na ten temat, że uważam, że to nie jest temat i nie jest sytuacja do tego, żeby rozmawiać o takich rzeczach na kanapie śniadaniówki. Ja poprosiłam osobę, która do mnie dzwoniła z zaproszeniem o to, żeby wysłała mi pytania dotyczące tego wywiadu. Również zapytałam o to, jaka para będzie siedziała na kanapie i rozmawiała ze mną o tym trudnym temacie. Bardziej chciałam pójść tam, by przekazać zupełnie coś innego niż to, co wydarzyło się w mojej rodzinie i plotkowanie o tym, czyli też kolejny sposób na zarobienie i podbijanie sobie oglądalności. Bardziej chciałam pokazać wsparcie dla kobiet, które były ofiarami takiego przestępstwa. Koniec końców do tego nie doszło. Przez telefon oczywiście redaktorka bardzo mi współczuła tego, czego doświadczyliśmy w moim domu, tego, czego doświadczyła moja mama. I dochodzi do mnie sytuacja, do której prosiliście, żebym się odniosła. Na moim Instagramie pojawiła się masa wiadomości o tym, żebym powiedziała coś o Dominiku, który znalazł się w finale. Koniec końców okazało się dzień przed finałem Top Model, że Dominik jest przestępcą seksualnym w Stanach. Nie ukrywam, że totalnie zmieszała mnie ta informacja. Postanowiłam przeanalizować to, by mieć prawdziwy ogląd sytuacji. Ja nigdy nie oceniam ludzi, nie mając dwóch stron, powiedzmy, tego, co się dzieje. Tutaj jednak sytuacja wygląda inaczej, ponieważ to jest wyrok zasądzony. To jest wyrok, który również mówi o tym, że przestępca przyznał się do winy, również tak naprawdę swoje odsiedział, czy też wypełnił karę, którą wymierzył sąd. I powiem Wam szczerze, że strasznie skrajne emocje wywołały we mnie te informacje, ponieważ dowiedziałam się od fundacji, która zajmuje się właśnie takimi sprawami, o tym, że kontaktowała się z programem Top Model już w sierpniu, by przedstawić im, kim tak naprawdę jest Dominik i jakie zarzuty na nim ciążą, a nie tylko zarzuty, ale jaki wyrok na nim ciąży. Ta sytuacja wyglądała mniej więcej tak, ja tutaj Wam zostawię wszystkie screeny, które odnalazłam, łącznie z tym, że dobry znajomy mojego partnera też postanowił wejść na stronę sądu. Z naszej polskiej przeglądarki nie da się tego zrobić, więc załączam Wam screeny, które posiadamy właśnie stamtąd. To one tak naprawdę świadczą o tym, że to jest prawda, a nie tylko plotka i oczernianie kogoś. Ja byłam zaszokowana, że pomimo tego, że do TVN-u fundacja wysyłała wszystkie te dowody, łącznie z
łącznie z artykułami, które pojawiły się w gazetach, łącznie z wypowiedziami matki ofiary, łącznie z dokumentami sądu, które zostały odtajnione przez to, że Dominik tak naprawdę złamał zwolnienie warunkowe. Sąd właśnie przez to, że Dominik złamał zwolnienie warunkowe, postanowił ujawnić to przestępstwo, ujawnić te dokumenty. I powiem wam szczerze, że szukałam też dowodów na uniewinnienie, które pojawiało się w komentarzach obrońców Dominika. Prosiłam również osoby, które komentowały, że został on uniewinniony, o to, żeby przysłały mi takie dokumenty. Niestety do tej pory ich nie dostałam. Jeżeli takowe dostanę, to oczywiście załączę wam je w opisie, tak jak inne źródła, z których są screeny, które pojawiają się w tym filmie. Nie ukrywam, że jestem zszokowana tym, że TVN nie wiedział o tym, jakie doświadczenia czy jakie oskarżenia ciążą na Dominiku, na osobie, która dostała się do finału jednego z najbardziej popularnych programów w Polsce. Niemniej jest oceniać, tak naprawdę nie mając wypowiedzi czy też dowodów na uniewinnienie, które pojawia się w komentarzach osób, które bronią Dominika, ale no, wydaje mi się, że tak wielka telewizja, telewizja, która już nie jest polska, bo jak wiemy TVN został wykupiony i jest to cała telewizja Discovery, żeby tak wielkie medium nie miało takich informacji i by udawało, że takie informacje do nich nie dotarły. Skontaktowałam się również z tą fundacją, która próbowała się skontaktować z Top Model czy z TVN-em bezpośrednio. Dostałam również screeny tego, że wysyłali wiadomości na przykład na profil Instagrama Top Model, który jest prowadzony bardzo systematycznie, bardzo dokładnie. Też są angażowani fani w to, więc ciężko uwierzyć, że od sierpnia TVN i Top Model nic nie zrobili w tej sprawie. Jak wiemy już obecnie, bo postanowiłam nagrać ten film, kiedy jeszcze to wszystko tylko i wyłącznie toczyło się na Twitterze, czy też na prywatnej takiej grupie zrzeszającej fanów w ogóle Poland. Wtedy postanowiłam, że nagram to i powiem o tym jakby głośniej, jako osoba, która jest córką ofiary gwałtu. To przestępstwo jest tak naprawdę inną czynnością seksualną, której dopuścił się Dominik z małoletnią, czyli 15-letnią ofiarą. I jest to w Stanach mniej więcej wygląda to tak, że nawet jeżeli byłaby obopólna zgoda na stosunek, to przez to, że ofiara jest nieletnia, dalej to jest traktowane jako takie naruszenie prawa. Nikt nie wie, jak było do końca, niemniej wydaje mi się, że obrzydliwym jest oskarżenie ofiary, czy to, że wyglądała na starszą, czy też, że wyraziła zgodę. Myślę, że kluczowe wypowiedzi w tej całej sytuacji pojawiają się na profilu facebookowym Mamy Ofiary. Teraz wam załączę właśnie te screeny, żebyście sami mogli je zobaczyć. Dla osób, które potrzebują tłumaczenia, to myślę, że załączymy także takie tłumaczenie, powiedzmy, że w wolnym tłumaczeniu, niedokładnym. Chciałabym was zachęcić do tego, byście wypowiadali się w tym temacie, jak to wygląda z waszej strony, co sądzicie o zachowaniu TVN-u, które już wydało oficjalne oświadczenie, które również tutaj wam załączam. Postanowili usunąć Dominika z finału programu, co uważam za bardzo dobrą decyzję. Również oświadczenie jest napisane bardzo spójnie, przejrzyście, bez dodatkowych informacji i roztrząsania tego. Ale myślę, że tutaj istotne jest wasze zdanie w tym temacie. Co wy o tym sądzicie? Ja mogę tylko i wyłącznie z pozycji osoby, która w domu musiała przeżyć bardzo poważną tragedię, powiedzieć, że wydaje mi się, że niezależnie ile lat minęło od tego wydarzenia, osoby z takim wyrokiem nie powinny brać udziału w tak popularnych programach. A castingi, które są przeprowadzane bardzo dokładnie, powinny, myślę, że trochę bardziej prześwietlać osoby, które wpuszczają do wielkiej telewizji. Ja już będę kończyć ten wywód, bo i tak wyszedł on dłuższy niż zakładałam. Bardzo jestem ciekawa waszej opinii na ten temat. Więc jeżeli macie więcej dowodów, czy też dowodów na to, że faktycznie Dominik został uniewinniony, załączajcie je w komentarzach. Ja oczywiście będę uzupełniać na bieżąco opis tego filmu.
Także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że taka sytuacja się nigdy nie powtórzy, czy w telewizji TVN, czy w każdej innej. Chciałabym, żeby ofiary tak ciężkich przestępstw nie musiały cierpieć i patrzeć na swoich oprawców uśmiechniętych i zdobywających sławę. To tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku.